Dzień dobry, z tej strony Rafał Sadow. Witam Państwa bardzo serdecznie na porannym przeglądzie rynku. Jak zawsze zaczynamy od omówienia nastrojów, a te na początku tygodnia pozostają bardzo stonowane. Zmienność jest niewielka, w dużej mierze przez wczorajsze święto w Stanach Zjednoczonych i brak sesji. Jeśli chodzi o początek tygodnia, to on z tego powodu pływa w dość spokojnej atmosferze. Notowanie kontraktu terminowego na S&P 500 pozostaje blisko 4000 punktów. Jeśli chodzi o start sesji na starym kontynencie, tutaj także bez większych przetasowań, a DAX pozostaje powyżej 15 100 punktów, cały czas w pobliżu 11-miesięcznych ekstremów. Dzisiaj dopiero inwestorzy ze Stanów będą wracać do handlu i sytuacja powinna się zdynamizować. Poznamy wyniki Goldman Sachsa, Morgan Stanleya, a zatem wyniki amerykańskich instytucji finansowych powinny dać pełnego obrazu, jak one radziły sobie w końcówce zeszłego roku, oraz będą kształtować oczekiwania wobec całego sezonu wyników. Jeśli chodzi o kalendarium makroekonomiczne, to ono będzie dość ubogie, bo poznamy tylko regionalny indeks koniunktury z Nowego Jorku, ale jutro sytuacja będzie się stopniowo rozkręcać, bo i posiedzenie Banku Japonii, długo wyczekiwane przez wielu, dość duża tutaj niepewność się kształtuje wobec niego, ale też będziemy jutro poznawać cały szereg danych ze Stanów Zjednoczonych, sprzedaż detaliczna, inflację producentów PPI, także wystąpienie amerykańskich bankierów centralnych, i wieczorem publikacja beżowej księgi, a zatem dokumentu, który obrazuje, jak Fed patrzy w tym momencie na gospodarkę. Także tydzień powoli zacznie się rozkręcać. Póki co widzimy minimalną korektę ostatnich wzrostów. Generalnie początek roku był bardzo udany dla rynku akcyjnego, szczególnie w europejskim wykonaniu, zatem częściowa korekta nie powinna tutaj z tego tytułu nikogo dziwić. To, jak będzie wyglądał rynek akcyjny w najbliższych dniach czy też tygodniach, będzie uzależnione od wyników, od sezonu wyników. W tym tygodniu Netflix, Procter & Gamble. Zatem pierwsze duże spółki będą dawać jasny sygnał, jak wygląda realnie koniunktura gospodarcza i jak inflacja tutaj negatywnie wpływa na ich zyski. Jeśli chodzi o sytuację na rynku walutowym, także bez większych zmian, eurodolar w okolicy 1,08, notowania USD JPY w oczekiwaniu na jutrzejsze posiedzenie Banku Japonii w pobliżu 129 jenów za każdego dolara, korekta po ubiegłotygodniowych spadkach. Jeśli chodzi o oczekiwania związane z kończącym się jutro posiedzeniem Banku Japonii, to niektórzy spodziewają się, że tamtejszy bank centralny dokona kolejnego rozszerzenia dopuszczalnego przedziału wahań obligacji 10-letnich do 75 plus minus 75 punktów bazowych. Inni natomiast uważają, że bank centralny całkowicie odejdzie od tej polityki, a zatem jaka decyzja by nie była, z pewnością będzie generować większą zmienność rynkową, bo wiąże się z dość sporym pokładem niepewności. Złoty w tym środowisku pozostaje relatywnie stabilny, bo choć o poranku traci, to euro PLN na poziomie 4,70 zł, czyli dokładnie tam, gdzie byliśmy 24 godziny temu. Na rynku USD PLN podobnie, 4,34, w tym momencie cały czas blisko ostatnich minimów. Dzisiaj poznaliśmy dane z Chin, dane, które o wzroście gospodarczym w czwartym kwartale, dane, które wskazały na drugi najwolniejszy wzrost od lat 70., bo tutaj chińska gospodarka może pochwalić się wzrostem na poziomie 2,9% rok do roku, ale rynek spodziewał się tylko 1,8%. Zatem dane okazały się powyżej prognoz. Przed kwartał wcześniej było to 3,9%, a zatem w tym momencie aut traci, ale NZD jeszcze nieznacznie zyskuje. Zatem patrząc na wskaźniki z Chin, tutaj szczególnie można powiedzieć o odczytach za grudzień. Poznaliśmy dzisiaj także sprzedaż detaliczną, produkcję przemysłową. I w obydwu tych przypadkach mieliśmy do czynienia z lepszymi od oczekiwań odczytami. Choć faktycznie cały czwarty kwartał nie wygląda najlepiej, to jednak te dane z końcówki sugerują, że zdejmowanie pandemicznych obostrzeń tutaj jest bardzo dobrze przyjmowane i gospodarka szybko wraca do formy, zatem początek roku powinien być w wykonaniu chińskiej gospodarki relatywnie dobry.
Na rynku ropy naftowej bez większych zmian, baryłka WTI na poziomie 80 dolarów. Złoto natomiast koryguje się w oczekiwaniu na zaostrzenie retoryki przez Bank Japonii podczas kończącego się jutro posiedzenia. Jeśli faktycznie tamtejszy bank centralny zacznie zaostrzać się ton i odchodzić od tej ultraluźnej polityki, no to może być to czynnik tutaj sprzyjający korekcie na rynku żółtego metalu, bo ostatnie tygodnie były także bardzo dobre dla notowań złota. To wszystko, co przygotowałem dla Państwa na teraz. Bardzo serdecznie dziękuję. Jak zawsze zachęcam do śledzenia newsa. Pozdrawiam i do usłyszenia.